Ja vas sve pozdravljam iskreno. Wszystkich Was serdecznie pozdrawiam. Drago mi je da možemo u ovoj dvorani ovako naći prostora i vremena za zapisati, za susrete, za velike ljudi. Jest mi bardzo miło, że w tej nowej sali spotkań jest na tyle miejsca, że można robić spotkania i objawiać msze święto, kiedy świeżają duże grupy. Długo smo czekali, ja bym się o prvo ovdje predavao. Myślę, że tu jest właśnie, jesteśmy na pierwszym spotkaniu, które jest w tej sali. Sljedeći utrak na večer počinje seminar za svećenike. Ma više od 50 Poljaka su se izgleda prijavili. A v šum tygodniu we wtorek rozpoczyna się seminarium dla kapłanów. I jest ponad 50 Polaków, ponad 50 polskich księży. A seminar ze sobie świecienicy w szkole Marii. A tytuł seminarium jest kapłanem w szkole Marii. Pa se nadam, kad se vrate, jel da se vam pomoći da nam bolje shvatimo ono što nam gospodi govori. Więc mam nadzieję, że kiedy powrócą do kraju, będą mogli... Powiedzmy, da se pomoli, da se dzieci jedna za odekli, budu ovdje. I nie mówię Wam o tym, żeby Was o tym poinformować, a dlatego, abyście się w przyszłym tygodniu pomocnili w intencji tych, którzy będą na przykład seminarium. Dobro, evo s nama ste slavili 17. obljetnicu gospodnjeg kazanja. Razem s nami obhođenišći 17. obročnica objavim Mariji. Mislim da ne treba o tome ništa govoriti. I mislite, že na ten temat ne možeš mi zvoliti. Vidjeli ste svijete sa svih strana. Vidjeli ste ljudi prijeđenjaka za všetkih krajev svijata. Vidjeli ste mnogo svećenika. Vidjeli ste ljudi prijeđenjaka za všetkih krajev svijata. Na četvrtak na godištu preko 250 svećenika je odcelebrirao. Na przykład rocznicę objawień w czwartek mszę świętą wieczorną koncelebrowało ponad 250 kapłanów. A z tym będzie już to, co było spowiadane. A z pewnością było ich może jeszcze raz tyle, tych, którzy spowiadali, którzy nie byli na mszy. Powiedziałem ciszę, mało zagadło, ale sobie dobrze obudźcie. Bóg dał nam też trochę deszczu, proszę, było chłodnie, ale teraz znowu mam to prawo. Dla Was Polaków nie loży, dla Was mało słońce odbije. Dla Was Polaków nie jest wcale takie złe, żeby Was trochę słońce przegrzało. No, patrzcie, że niego sierpień za 2 lata może być gorąco na problemy. Także uważajcie ci, którzy są wrażliwi na słońce, bo za 2 godziny można zostać spalonym na raka. To są nie żółci, żółci się piszą o Was, a sobie na cerwienie. To są ci, którzy są żółci. Czerwoni są w mniejszym niebezpieczeństwie. Dobra. 5.85. I banka miała codzienne objawienia do 7 maja 85 roku. Te wieczory jej Gospa dała 10 tajemnic. Tego wieczoru Matka Boża powierzyła jej ostatnią 10 tajemnicę. I rekla ją, a sobie jeszcze nie chce ją ukazywać swakodnego. I powiedziała, że nie będzie się już jej więcej objawiała codziennie. Sutra czeka odwróć. Że następnego dnia czekała nią w domu. Na relacji już upiło. Żeby nie przychodziła do jego butyku barwiennego. I ona się Gospa okazała i kazanie trwało około sata. I wtedy Matka Boża się jej objawiła i objawienie trwało mniej więcej przez godzinę. I Gospa je rekla da se ukaziva tijekom godišnje i to na godišnjici. I wtedy Matka Boža powiedziała jej, že będzie się jej objavljala raz do roku i to właśnie do rocznicy objavljenja. Ja sam odmah išao tamo u njoj razgovarati. Teraz sam pojechałam do njih, żeby z njom porozmawiać. Međutim, ona je dopusti me sada, ne mam šarit se. Ale powiedziała još, daj mi spokoj, nie mogę ci nic powiedzieć. Ona je rekla, kako se mogo se... A potem powiedziałam, jak się mogę czuć? Jak się czuje niego, kiedy czuje od drogi osoby, na mi się nie chodzi? Jak się czuje ktoś, kto słyszy od osoby, która zmiła jego sercu, że nigdy nie będzie przychodziła już? I mam kresetę na podobno Bogu, to myślę, że daje mi jedną od Was do czasu, jak nie poznaję, to za mnie masz bit. Iwanka całkowicie się zamknęła, to znaczy po prostu wycofała się ze spotkań. Także myślę, że żaden z tych przemówień nie zna. Ona se potpuno pouglao svojom
ima troje djece, radi, živi. Zavodno se zamknjava se, ima troje djeci, pracuje, žije na mani. Tako kad neko kaže da su naši vidioci svjetski ljudi da vodaju samo i da pričaju, onda nije istina potpuno. Vjetra pravda. Jer Ivanka je rekla, ja sam kazala ono što sam vidjela, kazala sam poruku, ja vam ništa ne želim govoriti. Bo Ivanka povedjala, ja povedjam to, co vidjela, povedjam o Rende, vjenci je hriba za njima. Ja sam bio jučer s njom, Wczoraj się z nią spotkałam. Rekla, że okazja nie trwała 6 minut, i tylko 6-7 minut. Powiedziała, że objawienie trwało mniej więcej 6-7 minut. Gospa mówiła o swoim tajnym, to znaczy 10 tajnym, jak ja powiedziałam. Że Matka Boża mówiła jej o tych 10 tajemnicach, które jej powierzyła. A naprawdę tajne zostają tajne. I oczywiście tajemnice zostają tajemnicami. Da i Gospa błogosławiła świat. Że Matka Boża wszystkich pobłogosławiła. Da je ona posebno pozvala na molitvu za obitelj. I że szczególnie wezwała ich do modlitwy za rodziny, w intencji rodzin. I ona za obitelji, u kojima ima bolesnika. I za rodziny, w których są osoby chore. I pozwala nas da se hvalimo Bogu za milost, koju nam da. I żebyśmy podziękowali Bogu za łaskę, którą nam daje. Ivanka kaže da nikada takvu radost nije osjetila kao ovaj put. Ivanka mówi, že nikdy nie byla až tak bardzo radosna, nie odczuła takiej radości, jak ty radna. Kaže, jednostavno ne znam kamo ću s ovom radošću. Po prostu mówi, nie wiem, co mam zrobić s tą radošću. Ivanka kaže, meni se čini da ja tek sada shvaćam kolika je ovo bilo za mene, za moje obitelji, za župu i za svijet. I mówi Ivanka, że dopiero chyba teraz zrozumiałam tak naprawdę, jaka to wielka łaska była dla mnie, dla mojej rodziny, dla parafii, dla świata. Także widzę, miłe Gospa rekla, że nam zgodzisz się do końca żywota i tak by to się rozstało. Także widzicie, Matka Boża obiecała się objawiać raz w roku do końca jej życia i tak by to się działo. O, ja może tylko wykażemy, da mi ne znamo još dobro će ukazati trajati i kako će završiti. I to jest možda okazija, abyśmy po raz kolejny powtórzyli, że nie wiemy, jak długo objawienia będą jeszcze trwały i także nie wiemy, kiedy się zakończą. Ale kiedy Gospa bude završila svoje rzeczą vidjela, że to będzie to okazane. Ale kiedy Matka Boża zakończy codzienne objawienia, to zostały trwały wizjonerom. I ovako im obieca je nam to ukazane godzinie. I również im obieca na przykład, że raz w roku kiedyś się objawiała. To znaczy, że się 6 puta ukazane godzinie. To znaczy, że objawienie będzie 6 razy w roku wtedy. To jest tyle, tylko w Fatinie. To jest mniej więcej tyle, co było objawienie w Fatinie. To na tobie, jako se, prestaną sobie na ukazane, nie się prestać. Ale to nie także, jeżeli codzienne objawienia się skończą, objawienia się nie zakończą, tylko zmieni się rytm objawień. I sigurno już nie znamy, nie słyszymy, co će ovo sve značiti za ovu hrvatski narod, za crkvu i za svijet. I na pewno jeszcze nie wiemy i nie rozumiemy, co to wszystko oznacza dla ludu chorwackiego, dla Kościoła i dla świata. Teraz to ono, co ovdje Gospa govori od 81. Na przykład to, co mówi Matka Boża od 81. roku. Jedno, co się ovdje dokaza. I to, co wydarza się tutaj. Myślę, że je sigurno ono, co Papa želi. Myślę, że na pewno to jest to, czego pragnie papież. Ja sam nekad rekao, że mówiłem o szali. Kiedyś powiedziałem po żartę w muzeum. Ja nie znam to, koga nadachnie. Nie wiem, kto jest dla mnie natchnieniem. Dali Papa Gospy Međugorje i Međugorje Gospa Papa. Czy papież Marię tak z Međugorjem, czy też Međugorje i Maria papieża? Jer ono, što je on govorio i što govori o Mariji, to se ovdje događa. Bowiem to, co mówił papież i o Marii, to wszystko tutaj się dzieje. Recimo, w encyklice 87. Marka Odkupiteljeva. W encyklice 87. roku Matka Odkupiteljeva. On govori o Mariji kao Marijici, učiteljici su sobotnji.
On mówi tam o Maryi jako o matce i nauczycielce wszystkich kolei. I o naszej matce i naszej nauczycielce. I jako o naszej matce i o naszej nauczycielce. I te ministrze nauczyli Marię zwati nauczycielcą, pogotowo nie profesor. Widzicie, nie nauczyliśmy się mówić o Maryi, że jest naszą nauczycielką, a tym bardziej, żebyśmy mówili o niej, że jest profesorem. Ośmiu te pytanie. Gospode, pa ćete vidjeti kako lijepih smo imena dali Gospi, naziva i titula. A weźcie sobie Litanię Jordańską i zobaczcie, jakie piękne imiona nadaliśmy Matce Bożej. I sprawę, sigurno. I oczywiście to są prawdziwe. Ale ona jest nasza nauczycielka. Ale ona jest również naszą nauczycielką. I nawet sprawę ma dodać tytuł Litanię. I to też powinniśmy byli umieścić w Litanii. Papa mówi, kałszwena bila i sła matka i uczniowica, tak o inaż. Bo wydaje mój papież, tak jak ona była Jezusową matką i nauczycielką, tak również i nasza. Jako o osobie pielgrzymującej. Koja podoczasy szkodę cerkwą głową drugiej, to drugą tysiąca podoczaski. Która pielgrzymuje z kościołem przez drugie tysiąclecie. I Agryma chodoczaski znaczy iść z miejsca do miejsca. A pielgrzymowa znaczy iść z miejsca do miejsca. Maria chodoczaski obie. Maria pielgrzymuje tutaj. I wierzę, że na samą dzień na dolazji i tak nie odsiwili. I wierzymy, że ona przychodzi tutaj codziennie i że misjonerzy ją naprawdę widzą. Znaczy, że są ludzie na razie toga, więc jeden szal, mało wyjścia. Wiecie, że jeżeli chodzi o to, że nawet myśli to wieczar. Jako świętych widział Jezusa, jak płacze. Że ktoś ze świętych widział Jezusa, jak płacze. Karuny mówię. Gdzieś tam w niebie. Witał, Gospodzie, wstaje, zresztą płacze. I zapytał, Panie, co jest grane, dlaczego płaczesz? Jak to będzie płakać, Majka jest łatwiej dana, płaca z innych budynek. Jak nie będę płakał, skoro mama codziennie gdzieś odchodzi. A więc na to mam kierować. A my wiemy w tym przykładem, prawda? Ale to jest chodoczasnički powód Marii za cerkwą. Ale to jest również droga pielgrzymowania Maryi wraz z Kościołem. To to, co wyobrażamy, może Papa mówi, prawda, za to mi mówi. I to dokładnie odpowiada temu, co papież mówił, dlatego, że tym mówię. Recimo, Papa je toliko puta pozivao na molitvu, ali pozivao i na post. Papież tyle razy nas wzywał do modlitwy, ale wzywał nas również do postu. Znamy, że swój post od cerkwi dobro, czy nie zaborami. I wiecie również o tym, że w Kościele post został praktycznie zapomniany. I tak, widzę jako o priznaniu, kiedy się cerkwa prizna. I potem ludzie zadają pytania, kiedy Kościół uzna Medjugorje. I mają dwa razy tak. Dwie razy razyjne priznania. Są dwa różne wymiary uznania. I ma priznanie wasze. Jest uznanie wasze. A wy jesteście cerkwą. A i wy jesteście kościołem. Ona ma priznanie na razyjnej hierarchii. I jest drugie uznanie na wymiarze hierarchii kościelnej. Widzę. Obie, co Gospa traży, sve je već priznato u cerkwi. Widzicie, to, czego wymaga tu od nas Matka Boża, to wszystko jest uznane w Kościele. Wy jako żelite być dobry katolicy, wierni papa. Nie ma co czekać. I oni nie możemy okazać, że Gospa okazje ili nie okazje, to na końcu się nie ważne. Także tutaj możemy nawet powiedzieć, czy Matka Boża się objawia, czy też nie. To prawdę mówiąc, nawet nie jest istotne. Te Biblii są moralowo czynić i bez ukazania, i z ukazań. Ponieważ to powinniśmy robić. I czy są objawienia, czy też ich nie ma. Samo Maćko jeszcze nie może wygłaskać, to tłumaczy ty sigur. Tylko, że fenomen Medjugorja nie jest wytłumaczalny bez Marii. Także jak ty na nas odwrócisz. Także więc jeżeli ty dzisiaj podejmiesz decyzję. Ja, modlić, pościć na sobie, modlić o obitelji. Modlić się, pościć, chodzić na mszę świętą, modlić się o rodzinie. Ty si priznał Marię Kraljicą. Ty uznałeś Maryję Królową Pokoju. I kiedy nas będzie tak opłynął w świecie, onda już nie ma problemu, jeżeli ukazać i okiem.
I jeżeli będzie nas takich ludzi więcej na świecie, wtedy i naszemu nie będzie problemu powiedzieć dobrze, uznajemy. Ale sjećam se jednoga, koji je rekao, reći mu preživorego, to je papa, što da te kaže. Ale przypomniałam sobie jednego człowieka, który powiedział, że nie przyjedzie do Međugorja, zanim papież nie wyrazi swojego stanowiska. A ja sam tylko ovako rekao, ty możesz slobodno molić i postić, a papa, kad kaže, nije to problem. I tak mu powiedziałem, mówiłem, więc słuchaj, możesz spokojnie się modlić i postić, a papież, no kiedyś tam powie na ten temat, to nie jest problem. Opet ją govorio, kako neće do papa, nie kaže. Ale on znowu mówi, że on absolutnie nigdzie nie przyjedzie tutaj, dopóki papież nie wyrazi oficjalnego stanowiska. No sam ga chwalił, jako jest dobry katolik, jest. No wtedy go pochwaliłem, jakim jest dobrym katolikiem. Który słucha Rim. Który słucha Rzym. A już nie modli. A jeżeli nie modli. Ale na sekundę papa jest nam pismo Ewangelia Żywotnicy. A w tamtym roku papa... Dobro. Ono moliti, pozniti, pozniva papa. Podkreśliłem to, że papież wzywa nam do modlitwy i do postu. I pod tekstem napisał, dragi prijatelju, evo sad możesz moliti, pozniti, ne govori papa. Drogi przyjacielu, teraz możesz spokojnie modlić się i pościć. Nie wzywa się do tego Matka Boża, ale papież. Napisał znowu do papa. I napisałem mu, że jeszcze wszystko strasznego. Ovo, što Gospode traži, nije ništa drugo, nego ono što traži crkva, odnosno što u zadnje vrijeme papa neprestano ponavlja. Także tego, czego tu wymaga od nas Matka Boża, jest niczym innym od tego, co wymaga od nas Kościół i tego, co papież powtarza przez te 17 lat, Matka Boża powtarza przez 17 lat. To wasze świecznicy, zasady biskupi znają, że nasz biskup już to nie przyjmuje. A to z pewnością wiedzą na wasi kapłanie, że nasz biskup tego jeszcze objawienie nie uznaje. A nas często proglasy nieposłuszne. Więc często Franciszkanów ogłasza nieposłusznymi. Izgleda tak, że jesteśmy nieposłuszni. Wygląda na to, że jesteśmy nieposłuszni. Ale my nismo izmislili Međugorje. Ale to nie my wymyśliliśmy Međugorje. My su Međugorje prihvatili. Myśmy Međugorje po prostu zaakceptowali. My su molili biskupa da dođe pomagać, myśmy prosili biskupa, aby przyjechał tu i pomagał nam, ale nie przyjechał. On już nigdy nie jest. Człowiekiem wolnym, więc może robić to, co chce. Ale my ovdje ništa drugo ne nastavimo činiti, nego ono što nam porukama Gospod govori, a to je Evanđelje i to je crkva. Ale my tutaj nie robimy nic innego, niż to, co Matka Boża mówi do nas w orędzie. A to wszystko już jest zawarte w Ewangelii i w Kościele. Kiedy się z niego stało zmieniać i jak ja to nie znam. A kiedy zmieni się stanowisko biskupa i w jaki sposób tego naprawdę nie wiem. Ja sobie tak mogę, na sobie ja mogę opromienić, dawno mnie tego promienia, nie mogę. I jakbym mógł go zmienić, to wtedy bym go zmienił, ale chyba nie mogę. Ale widzicie, to jest to jedna dio ovoga događa. Ale widzicie, to jest właśnie jedna część tych wydarzeń. Na początku są byli državni odbory, problemy. Na początku były problemy z państwem, były prześladowania. Međugorje malo znaczy od waszej solidarności, znate jak to jest oznaczyło komunizmu. Međugorje jest trochę młodsze od solidarności, a nie się to oznaczało że na komunistycznych. Prema tome, ako čujete za neke probleme, optužbe, ova rupce, to tako nije važno. Ti nas ne moliti, pozniti, mjeriti svoj život sve. Treba. E sada je još kratko ovo zadnje poruci, koja je vrlo kratka. A teraz ješće odpustila na ostatnjega orencija, koje je nazvali bardzo krutke. Imaju tri glavne misli. Samo u njim zavarte tri główne myśli. Gospa zahvaljuje. Matka Boža dziękuje. Majčinski blagoslov daje. Daje nam majčinski bogoslovenstvo. I prinosi nas Isusu svome sinu. I oddaje nas Jezusovi svojemu sinu. Tema za gladnost je velika tema u Gospodnim porukama. Temat vdječnosti je naprawdę wielki tema.
tematem w orędziach Matki Bożej. I o to mi trebalo svaki dan govoriti. I na ten temat trzeba byłoby mówić, prawdę mówiąc, codziennie. Bo ja przyznaję, że o tym nie mówię, bardzo rzadko. Ja też się przyznaję, że nie mówi bardzo rzadko raczej. Mówię orędziami. Ja się sieciam, jak są miały z tym, ja osobno z tym problemem. Przypominam sobie, jak ja osobiście miałem z tym wielki problem. Komu to Gospa zachwali? Komu Matka Boża dziękuje? Kto jest taj, kto może usłyszeć i kazać meni, ja za sve uczynię, co ona traży i kako ona traży? Kto jest tym, kto może wstać i powiedzieć mnie, ja zrobiłem wszystko to, co Matka Boża we mnie chce? Ona opet kaže, chwała nam, że ste se odezwali moje pozy. A ona mówi, dziękuję, że odpowiedzieliście na moje wezwanie. A ja mówię, na nikogo nie odgovorio, jak trzeba. A ja prawdę mówiąc, wierzę w to, że nikt nie odpowiedział, za jak powinien był odpowiedzieć. A nie mogę zamyślić na Gospa, nie mówisz. A nie mogę sobie wyobrazić tego, że Matka Boża może nie mówić prawdy. I jak się da to przetłumaczyć? A więc jak to teraz wyjaśnić? I ona Majka, która jak dziecko, to mówi, ty jesteś moje serce, ty jesteś moje słońce. Czy ona jest taką mamą, która mówi swojemu dziecku, ty jesteś moim sercem, albo moim słoneczkiem? A dziecko, ty jesteś serce, ty jesteś słońce. A dziecko ani sercem, ani słońcem nie jest. Ludzie, trzeba ostatnić i obrozumieć wielka pouka za nas sve. Także to należy zrozumieć, a to może być naprawdę bardzo pomocne dla nas wszystkich. Widzę, kad mi kažemo chwała? Kiedy mówimy komuś dziękuję? Kad jest sve urazeno, jak to mi rekli? Kiedy wszystko jest zrobione tak, jak to powiedzieliśmy? Onda mi ćemo kazać chwała. Wtedy powiemy dziękuję. Gospa drugačije daje. A Matka Boža postavuje inny sposób. Ona čim vidi da netko nešto želi uraditi, ona već zahvaljuje. Matka Boža, jak zobaczy, že ktoś przynajmniej chciał coś zrobić, to już dziękuję. Prvo, zahvalnost je uvijek mira. Po pierwsze, wdzięczność jest warunkiem pokoju. Među nama, kako će, u obitelji? Między nami, w domu, w rodzinie. Evo, zamislite sada situaciju. Dobraćite sobie teraz taką sytuację. Vi radite kotiće cijeli dan. Pracujecie w domu przez cały dzień. Muž i djeca se vraćaju na večer. Muž i dzieci vracają wieczorem. I prvo što vide, to je ono što nisu rada dobro. I pierwsze to, co vidi, to co žena się zrobiła. Ona ti kaže, što si to ostala, što si to tako tu radila? I od razu mówi, a coś tam to zostawiła, czemu tak zrobiłaś? To nie jest tak, bo każda strada cieli na... A czemu się do niego sprzątała? Coś robiła? A wyobraź się sobie, ten sam mąż przychodzi do domu i najpierw widzi to, co żona dobrego zrobiła. Każdy chwała, to jest dobre, to jest dobre, tam prawie... Dziękuję ci, to jest dobre, to jest piękne. O, bo jest inna idea, i że nikt na to nic nie... A to jest cudowna idea, o tym ja bym nigdy na to nie dbał. Bo da się mi radosna i wie, na to ja bym się mógł. I wtedy jesteś radosna i spokojna, nawet jeżeli jesteś bardzo zmęczona. A potem na kasnie każe, bo ja mogę być i bolę, uczył się nie ma problemu. A ja ci potem jeszcze powie, słuchaj, to mogło być trochę lepiej, to już nie jest problem. Ona jest to najpierw widzi pozytywno, my nie dopuszczamy do nas i krytyzmu. Bo człowiek, który najpierw widzi pozytywne sprawy, pozwalamy mu się nawet krytykować później. Widzę, kogo są buta stworzyli problem i sukob, samo za to, że nic najpierw widzieli ono, że to je. Tu, to jest dobre. Widzicie, ile razy stwarzaliśmy jakieś problemy, jakieś konflikty, właśnie dlatego, że najpierw nie widzieliśmy tego, co jest już dobre zrobione. Także, pasji, to jako żelite minie, mora tyma mi snagę, jest chwała. Także, uważajcie, jeżeli pragniecie pokoju, musicie mieć siłę, aby powiedzieć dziękuję. A chwała może być, że to jest Japonica, pokorny może. A dziękuję, może powiedzieć tylko człowiek pokorny. To wyższy na pewno tego zrobi. Chwała, zachwalność jest najbolsza metodologia u odgoju wielce i ludzi. I wdzięczność jest najlepszą metodologią odmowy, od wychowania dzieci w domu. A korzenisz nadal swoje strachy, te skoby, że twoje swe dziecko czuła to depresja i bude na zmiejsce w życiu. Jeżeli chcesz pokonać swoje lęki, swoje ograniczenia, jeżeli chcesz
ochronić swoje dzieci przed jakąś depresją. Poczni zachwalić. Zacznij dziękować. I poczni przyznawać drugą odejmu i ludziom im nieco dobrze. I zacznij uznawać to i widzieć to, że w drugim człowieku też jest coś dobrego. O, on mówi jeszcze na pedagogiczko, psychologiczko, raz innego na religię. I to mówi już tak z doświadczenia psychologicznego, a niekoniecznie religijnego. Zamiast tego diety, które matka uczy na chłodę. Wyobraźcie sobie dziecko, które matka uczy chodzić. Majka są dwa metry koraka i każdy to chodzi. Mama się cofnie na trzy kroki i mówi chodź. Diety naprawi dwa koraka i padnie na rzeczy. Dziecko zrobi dwa kroki i na trzecim kroku upada. Postoje dwie możliwości reakcji. Istnieją dwie możliwości reakcji. Brawo. Jeśli dwa koraki naprawił, to wreszcie ma trzeci krok. Więc jest pierwsza reakcja, brawo, zrobiłem już dwa kroki, to jutro już trzeci zrobisz na pewno. Brawo, ty coś już i wody dostał. Spalę, może uczynić, przyjdziesz, jak ci. Dobra, ja. Brawo, naprawdę wiesz, czy osiągniesz w życiu, jesteś dobry, silny. A może moją wam pokazać? A możemy powiedzieć też tak. Ja, myślę, że ty możesz, i jak raz nie możesz. A możemy powiedzieć, ja widzę, że możesz. A widzisz, ja myślałam, że możesz, a ty widzisz, że nie możesz. Ty jesteś słaby, co no ci dwa koraki naprawić? Nie stwierdzam, nie wlecie. Ty jesteś słabeuszem, no przecież, żeby byłeś tylko dwa koraki, czemu tego życia nie zrobiłeś? Bo te wynika nie jest już żywotu widniejszy. Nic z ciebie nigdy w życiu nie wyrośnie. Koju by dwie reakcje chcieli czuć, jak się naprawił dwa koraki, a jedna nie jest. A którą reakcję wy byście chcieli słyszeć, jeżeli byście zrobili te dwa kroki, a tego trzeciego nie? A jak byście reagowali często? A jak wy reagowaliście? Najpierw są wydzielone, że to nie jest nadal. Najpierw widzimy to, co nie zrobiliśmy. I tu jesteśmy bardzo często byli u ludzi na dworze za dobry. I tutaj w tym momencie bardzo często zniszczyliśmy ludziom dworę za dobrymi rzeczami. I ludzie chcą się powlać, ludzie bojali się. I ludzie widzieli ono dobro, które ma u nich. Ludzie się zamykali w sobie, po prostu wycofywali się, też nie widzieli dobra, które jest w nich. Co to? To jest bardzo ważne. Znaleźć najpierw widzieć dobro w sobie, kiedy tu mąż, majki, żeny, komu jest. I to jest naprawdę bardzo ważne, abyś najpierw umiał widzieć dobro w swojej matce, żonie, mężu, dzieciach. I onda chcesz mieć i prawo, i krytyzujesz i poprawiasz. A wtedy będziesz miał również i prawo, abyś krytykował i poprawiał błędy. To ważne i za nasze propowiedzi książki. Ej, to proszę cię, przysięży, jest również, to tyczy się kazań. Nie, a kobiety. A kobiety sama ludzi ma głowę, bo to im nie ma, tak? Bo tutaj cały czas mówimy do ludzi, co jest złe. I krytykujemy ich. I krytykujemy ich. Wreszcie, oni znają sobie to obecnie. Oni wszystko to wiedzą przecież. Każdy są na pinę, to kto ci nami słyszy, no ja za się nie wiecie. No więc pana zadaję sobie pytanie, bo poznamy się nam wszystko, to wszystko wiem. Ja sam mało reklamy, czyli pewnie się krytyzuję, to jest moje, które nie dole ze nami słyszy. Powiedziałem sobie kiedyś tak, że w życiu nie będę krytykował tych, którzy nie chodzą na mszę. Przed oni ma twoje sudoszy na nas. Przed tymi, którzy są na tej mszy. Ale jego sudoszy, aż prowadza wielko dobro stali. Ja będę próbował, żeby ci, którzy są na tej mszy, żeby ją naprawdę dobrze przeżywali. Paka, co nie ma. Niejednej radości, radnej kusi, bo też na jury było, tylko nie zmisz. Bo jak są spokojni i radośnie chodzą do domu, to może ci, którzy zostali w domu, też mi pójdą na tę radę. A jak u nas często osiecią, prawa nie osieciaj, a ja rekałsam. A jak często okłamie takie nasze uczucie, powiedziałem mu prosto w oczy. Osieciam o sobie, jak my się skrytyzowali, tak? I czujemy się dużo lepiej, kiedy tak skrytykowaliśmy. O, to znaczy, że moje zabity nie udostępniły, trzeba to widzieć. To wcale nie znaczy, żebyśmy byli ślepi na to, nie jest w porządku. Tylko trzeba widzieć to, co jest, to jest dobre. Ale trzeba również widzieć to, co jest dobre. Trzecia sytuacja. Trzecia sytuacja. 100 uda i może tylko uczynić dobro, jedno nie uczyni, dobro się zaporabią, zlopamy.
100 razy ktoś ci zrobi coś dobrego, raz zrobił coś złego, wszystko dobre zapominasz, a zło pamiętasz. I ona zło, dobro ci postanie tak normalne, że już nie możemy wyliczać. I że dobro staje się dla ciebie tak normalne, że o nim już w ogóle nie mówisz. A każdego też dobrze, czyli samo se prenosi. A jak ktoś coś złego zrobił, to po prostu idzie w blatem błyskawicy. Kolko se puta, tego ja pozwał inaczej tam wyliczać. Doświadczenie, ktokolwiek się z nami działo, tylko dlatego, że czegoś dobrze nie dojrzeliśmy. Ja sam dobiję tą lekcję wielkiego jednego żołnierza, który zgubił nogę raz. Ja dostałam taki dobry wykład od pewnego żołnierza, który stracił nogę w czasie wojny. Proszę, naprawdę, było trudną sytuację, żałość, skobu, depresję, sve. Oczywiście przeszło bardzo ciężkie sytuacje, żałość, rozgoryczenie, cierpienie, depresja. Cały to proszło, stawił sobie protezę. Wszystko to przeszło, otrzymał protezę. A to nie znam, że inwalid nie możesz poznać, tak być dobrowolna i sobie. Jeżeli nie wiesz, że jest inwalidą, nawet nie mógłbyś stwierdzić, że coś jest nie tak, bo bardzo dobrze chodzi. I on każe, kiedy sam ja zgubię nogę, te nogi mi dostaną, kiedy ja się stanę widzieć. Widzisz, kiedy zgubiłam, straciłam tą nogę, ta moja noga cały czas miała ją przed oczami. I ona z toga byłem sve i zlut, i nervozan, i depresivan. I z tego powodu byłem zły, i nerwowy, i w depresji. I wtedy, tak mi jest tada, postał, doszło do mnie. I wtedy dopiero padło mi do głowy. I postał sam świesna. I zdałem się świadomy. Da ja nigdy nie sam widział swojej nogi. Że ja nigdy wcześniej nie widziałem swojej nogi. Ja nigdy nie sam widział świesna, da ja mam dwie nogi, da mogę chodzić. Nigdy wcześniej nie byłem świadomy, że mam dwie nogi i mogę chodzić. Ja nigdy nie zrobiłem Boże chwała, nie za moje nogi, za moją nogę. I nigdy nie powiedziałem, Boże, dziękuję Ci za moje nogi i za moje ręce. I mówili, a moje noga, którą sobie zgubiła, kto tylko żałość w mnie rozrzuciła? I tak sobie mówię, jeżeli ta noga, którą straciłem, tyle smutku we mnie spowodowała. Zaszto mi nie noga, to sam jej mało uzrokowało mnie wielką radość. Dlaczego dopóki miałem tę nogę, ta sama noga nie powodowała we mnie takiej wielkiej radości? Widzicie, kogo są puta chwili negatywni w sobie, samo za to, że są zaborami sztolini. Widzicie, ile razy mieliśmy jakieś negatywne uczucia w sobie, tylko dlatego, że zapomnieliśmy coś. Za to jest wielka miłość i u Gospodu szkoły lekcja. Dlatego też wielką łaską jest, a w szkole maryjnej wykład, widzieć najpierw, co masz. Widzieć najpierw, zobaczyć to, co masz. Zachwalić za to. Podziękuj za to. Onda możesz widzieć, co nie masz. A potem możesz zobaczyć, czego nie masz. Onda możesz widzieć, co ci trzeba, a co ci nie trzeba. Potem możesz zobaczyć, co ci jest potrzebne, a co ci nie jest potrzebne. Jak to jest umieć za mnie. Bo to jest warunek pokoju. Na ludzi teraz w świecie mnogo. Jest wielu ludzi na świecie. Za które by było czudno, gdyby mogli zawsze na siedzi, kiedy ty zasiedzisz. Za które byłoby dziwne to, że można przez godzinę siedzieć tak, jak teraz siedzisz. Jak cieli nam leży. Bo przez cały dzień leżą. Oni byli presenni, gdyby mogli na zawsze siedzieć. Oni by byli bardzo szczęśliwi, gdyby mogli siedzieć tylko przez godzinę dziennie. Tyle trzeba widzieć.